Śmierć na pięć to jest pierwsza piosenka, którą ośmieliłem się zaśpiewać z repertuaru Grzegorza. I to było w rocznicę jego śmierci. No było to symboliczne, też tytuł, temat, trochę surrealizmu w tej piosence, ale jednak słowo śmierć jest słowem dość bezlitosnym i ten tytuł był bezlitosny i ta piosenka była rozrywająca serce właściwie w kontekście jego tak wczesnego i tak kompletnie nieprzewidywanego odejścia. Natomiast piosenka Stojąc w kolejce, którą śpiewałem już nieco później, którą wymyślili koledzy z Republiki dla mnie, żebym spróbował się do tego zbliżyć, ma w sobie wszystkie wdzięki piosenki już takiej kunsztownej i dojrzałej, ale jednocześnie jeszcze pozbawionej lęku przed śmiercią. Wydaje mi się, że Grzegorz pisząc ten utwór, to jeszcze nie była ta jakaś dziwna intuicja, tylko to był dość kunsztowny, osadzony w takiej tradycji, Orfeusz, Eurydyka, nie wiem, no wszystkie eschatologiczne rzeczy, które nam przychodzą do głowy, wszystkie związane z tym, jak sobie wyobrażamy przejście na tamtą stronę. Literacka, szalenie literacka, bardzo ciekawie skonstruowana. I to zawieszenie w czasie, które tam jest najważniejsze, jest kapitalne, dopóki jeszcze wyrok nie zapadł. Kochajmy się do końca wszechświata. Taka apoteoza miłości ponad śmiercią. Szalenie ważne dla mnie, bo ja sam się niestety nałogowo zajmuję od lat w swoich piosenkach też tymi sprawami. A poza tym bardzo dobra, ciekawa muzycznie z tym riffem gitarowym. Bardzo dobry utwór, ciekawe dlaczego nieznany, praktycznie nieznany. Mało kto wspomina Stojąc w kolejce, mówiąc o Republice. No więc pomyślałem, że warto, skoro Śmierć na pięć już jest dosyć jednak, jak to się mówi teraz, kultowym, także przez swój kontekst ostatniej piosenki Grzegorza utworem, pomyślałem, że Stojąc w kolejce zasłużyło na swoją kolejkę i właśnie dlatego śpiewam tę piosenkę.